Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie na pokazie film zatytułowany Powidoki. Jest to Pożegnanie z kinem, ostatni film Andrzeja Wajdy. A co to u Was tak pusto? Wszyscy są w auli na wykładzie profesora Strzemińskiego. Każdy myśli inaczej. Każdy wybór jest dobry, to jest Wasz. Zadaniem sztuki jest dyktować rzeczywistości swoje prawa. No tymczasem to nam dyktują. Ja chciałabym tylko Państwu serdecznie podziękować, że Państwo tak licznie zechcieli przyjść i zobaczyć ten film. Pan Andrzej zawsze mówił, że reżysera nic tak nie cieszy, jak sala pełna gości i widzów, którzy chcą zobaczyć jego nowy film. A ja mam tylko takie jedno pytanie. Nie wiem, czy jakie były dalsze losy córki Strzemińskiego i Kobro? Nika Strzemińska została lekarzem, została psychiatrą i jej dalsze losy nie są szeroko opisane. Ona sama napisała książkę o swoich rodzicach, ale wiadomo o niej, że pływała na statkach. Była lekarzem psychiatrą, ale pracowała w żegludze morskiej i właściwie zajmowała się marynarzami, ich problemami, ich sprawami. Była lekarzem. Can you describe to us, since you were so close collaborator to him, what was his personal attitude to this topic of Strzemiński and the relationship between art and politics and human life? Could you, since you were so close to him, tell us how he felt about this personal story and this movie? Trudno mi jest się zgodzić z tym, że pan Andrzej miał przekonanie, że to jest jego ostatni film. Nigdy nie robił ostatniego filmu. Ja osobiście zrobiłam z panem Andrzejem 4 jego ostatnie filmy. I za każdym razem troszkę się śpieszył, troszkę mówił, że musimy się zbierać do zdjęć, bo nie wiadomo, jak się będzie czuł na wiosnę. Ale ten film był dla niego niezwykle ważnym filmem, dlatego że też trochę mówił o jego stosunku do relacji polityki i sztuki. Uważał, że sztuka jest wolna, że sztuka nie może podlegać żadnym naciskom, że nie może, że musi być sama, że musi sama o sobie decydować. Strzemiński był dobrym tego przykładem. Dlaczego moje zajęcia są odwołane? To jest decyzja towarzysza ministra. Artystów można zabić na dwa sposoby. Albo mówiąc o nich za dużo, albo nic. To w zasadzie wy jesteście po czyjej stronie? Po swojej. Zawsze, kiedy robiliśmy film, kiedy byliśmy wszystko jedno, na którym etapie jego pracy, czy w czasie przygotowań, czy w czasie zdjęć, czy już jakby w okresie postprodukcji, kiedy już wiadomo było, jaki film będzie miał kształt, pan Andrzej zawsze był mu bardzo oddany i nie zajmował się wtedy innymi rzeczami. Na nie przychodził czas, kiedy film był już zmontowany, udźwiękowiony, wtedy szukał następnego tematu i tak było też tym razem. Kiedy skończyliśmy zdjęcia, pan Andrzej powiedział, że jest gotowy do następnego i ten film uważał za zrobiony, szukał następnego tematu. Zawsze powtarzałem, że będę walczył o model sztuki jak najbardziej odpowiedni dla danej epoki. W sztuce liczą się tylko ci, co torują drogę nowym formom. Wybór zawsze należy do was.